Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jaki styczeń na giełdzie, taki luty? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję na indeksach giełdowych, surowcach, forexie, obligacjach, a nawet na Bitcoinie, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy prawdą jest teza, jaki styczeń na giełdzie, taki luty? Czyli jeżeli w styczniu były spadki indeksów giełdowych na Wall Street, czy taki sam będzie luty? Czyli czy luty przyniesie kontynuację tendencji spadkowej? Za chwilę postaram się odpowiedzieć, jaka jest statystyczna odpowiedź na taką zależność. Czy ona występuje, czy też nie występuje. Ale na samym początku zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje teraz na Wall Street z powodu tego, że wczorajsza sesja potwierdziła wzrostowe odbicie, tak jakby odbicie od średniej 200 sesyjnej rzeczywiście zaczynało się i miało swoje konsekwencje, ponieważ tutaj rynek wraca nad strefę oporów 4540, 4400, czyli nad minima z przełomu listopada i grudnia. Więc tutaj atmosfera naprawdę zaczyna się ocieplać, dając potencjał ku temu, żeby wierzyć, że tutaj byki spróbują jednak powalczyć i nie poddadzą się tak szybko. Natomiast na co należy także zwrócić uwagę, to fakt, że zbliżamy się już do pewnego rodzaju spojenia średnich korczących. One teraz będą przebiegały w rejonie około 4630, to będzie miejsce, na które będziemy zwracać szczególną uwagę, czy zostaje pokonywane. Natomiast to, że sesja wczorajsza na indeksach giełdowych przyniosła dalsze wzrosty, może być zapisane na plus, licząc na to, że indeksy giełdowe w pewien sposób już dyskontują fakt, że nawet stopy procentowe w tym roku mogą w Stanach Zjednoczonych wzrosnąć aż 5 razy, co wcześniej rynek nie dyskontował, więc takie zachowanie jest jak najbardziej ciekawe i pozytywne. Kolejny wykres pokazuje, jaka jest teraz korelacja między zachowaniem indeksu giełdowego S&P a amerykańskim dolarem. No i wraca ewidentnie ta ujemna korelacja, która sygnalizuje, że jeżeli tutaj mamy do czynienia ze wzrostami indeksów giełdowych, to amerykański dolar ma tendencję do tego, żeby się osłabiać i odwrotnie, więc zobaczymy, czy rzeczywiście zostanie to potwierdzone, chociaż jak widzicie Państwo na tym wykresie, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc korelacja ujemna wyraźnie zanika i wkrótce może się tak stać, że trwale wrócimy nad poziom zero, czyli korelacja stanie się dodatnia. No, jestem bardzo ciekawy, czy tak będzie. No i odpowiedź na pytanie, czy jeżeli styczeń przynosi spadki, czy też wzrosty, to czy też luty przynosi kontynuację tej tendencji? Czyli jeżeli styczeń przynosi spadki, to czy luty także przynosi spadki? Czy jeżeli styczeń przynosi wzrosty, czy luty także statystycznie przynosi wzrosty? No i widzicie Państwo tutaj badanie na podstawie historii od 1929 roku i ono sygnalizuje, że potwierdza się taka statystyczna zależność, że jeżeli stopa zwrotu w styczniu jest ujemna, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w lutym także indeksy giełdowe będą spadać. A jeżeli indeksy giełdowe w styczniu rosną, to jest duże prawdopodobieństwo, że także luty przyniesie tendencję wzrostową. A statystycznie wygląda to w ten sposób, że jest 60% prawdopodobieństwa potwierdzenia takiego scenariusza, że jeżeli styczeń przynosi spadki, to luty także przyniesie spadki, a jeżeli styczeń przyniesie wzrosty, to także luty przyniesie wzrosty indeksów giełdowych. No i co jest także bardzo ciekawe, ta statystyka sygnalizuje, że jeżeli indeks giełdowy spada, no to w kolejnym miesiącu, czyli w lutym, statystyczna stopa zwrotu wynosi minus 1,12, czyli że można oczekiwać ze statystycznego punktu widzenia, że luty 2022 roku jest 60% prawdopodobieństwa, że przeniesie stopę zwrotu w okolicach minus 1,12. Więc statystyka potwierdza tą obserwację,
którą część inwestorów, już którzy mają doświadczenie, obserwują także w życiu, że jeżeli w styczniu indeksy giełdowe spadają, to jest duże prawdopodobieństwo, że w lutym także będą spadać, a jeżeli w styczniu indeksy giełdowe rosną, to jest prawdopodobne, że także w lutym w następnym miesiącu indeksy giełdowe będą rosnąć, więc warto sobie zapamiętać też taką statystyczną zależność, która występuje na indeksie S&P, a badanie to, jak widzicie Państwo na wykresie, ma już prawie 100 lat historii, więc no, myślę, że warto wyciągać wnioski z tych statystycznych porównań. Więc no tutaj rynek potwierdza taką zależność, więc rzeczywiście gdyby się to miało spełnić, a jest większe prawdopodobieństwo, że tak będzie, to luty powinien zakończyć się pod poziomem poniedziałkowego zamknięcia, czyli prawdopodobnie luty przeniesie kolejne testy średniej 200 sesyjnej, która jest szczególnie istotna i ważna dla inwestorów długoterminowych. No ale teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje, dlaczego indeksy giełdowe mają spadać. Dlaczego? Odpowiedź na pytanie płynie z gospodarki. Jako że giełda dyskontuje przyszłość, to tutaj widzicie Państwo, jak zachowują się subkomponenty wskaźnika ISM, który poznaliśmy w ostatnich dniach, i one sygnalizują, że już praktycznie od kilku miesięcy mamy spowolnienie gospodarcze, wytłumienie aktywności gospodarczej tej popandemicznej. Więc no, rynek tak jakby po pierwsze przygotowywał się na spowolnienie gospodarcze, które może być oczywiście wywołane, dodatkowo być wzmocnione poprzez zachowanie banku centralnego, który w tym roku ma podnosić stopy procentowe. I na tym kolejnym wykresie widzicie Państwo, jak poszczególne te z tych dużych banków komercyjnych, banków inwestycyjnych prognozują ścieżkę stóp procentowych. Są oczywiście nawet takie instytucje, które już wprost sygnalizują, jak na przykład Nomura, że możemy być świadkami w marcu podwyżki stóp procentowych aż o 50 punktów bazowych, więc to nie są jakieś ewenementy, nie są to jakieś prognozy instytucji o mniejszej wadze, tylko nawet ci z top ligi sygnalizują, że w marcu może dojść do podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych, więc widzicie Państwo, jak to teraz funkcjonuje. No i oczywiście zobaczmy także, jak zachowuje się na tym tle amerykański dolar, który zaczyna się cały czas umacniać, dyskontując podwyżki stóp procentowych, jaka jest implikowana ścieżka podwyżek stóp procentowych wynikająca z rynku swap, na którym przeprowadzane są transakcje na stopę procentową. No i tutaj widać to powiązanie dość dobre, więc fakt, że teraz amerykański dolar próbuje się osłabić, wydaje się być tylko takim ewenementem, taką lokalną specyfiką, a nie jest potwierdzone przez zachowanie fundamentów. Oczywiście dzisiaj kluczowe będzie to, co się stanie o godzinie 14:15, czyli dane ADP ze Stanów Zjednoczonych. To są informacje z rynku sektora prywatnego dotyczące stopy bezrobocia, czyli zmiany zatrudnienia w tym sektorze, więc no, tutaj będziemy obserwować, czy będzie duże odchylenie względem prognoz, jak duże, a tutaj odchylenie standardowe to jest 142 tysiące od prognozy 184, więc bardzo łatwo będzie oszacować moment, kiedy będziemy świadkami zaskoczenia na danych, i to może oczywiście wpłynąć także na oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych, bo to teraz jest takie kluczowe, na co rynek patrzy. A jak widzicie Państwo na tym następnym wykresie, który specjalnie zamieszczam od kilku dni, teraz też zamieszczam przed danymi z amerykańskiego rynku pracy, które są szczególnie istotne w końcówce tego tygodnia, to fakt, że na chwilę obecną, na poranek 2 lutego, marzec jest wyceniany na 116, prawie 117% prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych. Widać, że troszeczkę spadło to oczekiwanie na podwyżkę stóp procentowych w marcu, ale cały czas utrzymuje się co do pewności, że w marcu dojdzie do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ten wykres jest punktem odniesienia i będziemy po dzisiejszych danych, a zwłaszcza po piątkowych danych, uaktualniać ten zrzut oka z rynku pieniężnego, jak kształtują się prognozy co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście podwyżki stóp procentowych mają kluczowe znaczenie dla rynku amerykańskich obligacji. Tutaj utrzymujemy się cały czas w okolicach 1,80, czyli utrzymuje się wybicie nad linię szyi odwróconej w dwuletniej formacji RGR, a to sygnalizuje kontynuację bessy w długim terminie na tych walorach, na tych papierach.
Pierwszy test poziomu 2% może mieć miejsce tuż przed marcową podwyżką stóp procentowych. Natomiast no tutaj chciałbym także przypomnieć, że od kilku dni następuje wycofywanie się amerykańskich inwestorów i kapitału z obligacji zabezpieczonych inflacją w Stanach Zjednoczonych. Tak jakby rynek już grał pod to, że inflacja rzeczywiście osiągnie swoje apogeum, ekstremum w pierwszym kwartale 2022 roku. No i zobaczymy, jak będą reagować inne obligacje, czy te, zwłaszcza te, które nie są powiązane z inflacją w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj rynek sygnalizuje, że bardzo dobrym takim miernikiem będzie obligacja 5-letnia w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeszcze raz przypominam, że na chwilę obecną najlepiej z amerykańskim dolarem jest skorelowana amerykańska obligacja 2-letnia, na co także należy zwrócić uwagę. Natomiast indeksy giełdowe w innych częściach świata, zwłaszcza w Niemczech, wracają w okolice średniej dwusesyjnej i tu prawdopodobnie będziemy kontynuować oczekiwania na kolejny ruch. Natomiast no, najważniejszy fakt jest taki, że trwa konsolidacja na małej zmienności, która jest obserwowana już praktycznie od roku, więc na razie po prostu należy czekać na wybicie i no, na razie niewiele się dzieje. A gdy zobaczymy, jak zachowują się poszczególne klasy, poszczególne sektory spółek na giełdach w Europie, to widać coraz większą słabość tych średnich spółek względem tych dużych spółek, a to może być negatywna informacja zwiększająca czułość, sygnalizująca czułość spółek średnich na potencjalne podwyżki stóp procentowych nie tylko w strefie euro, ale także w innych dla innych państw na świecie. To jest, myślę, że dość ciekawe, bo wcześniej nie było to sygnalizowane. Natomiast warszawska giełda papierów wartościowych cały czas próbuje walczyć o linię trendu wzrostowego, o wielomiesięcznej historii oraz o okolice średniej dwustusesyjnej w okolicach 2260, co sprawia, że ten opór 2250-2260 staje się teraz najważniejszym punktem odniesienia. Jeżeli indeks WIG20 wróci na 2260, to automatycznie bardzo silnie ociepli się klimat inwestycyjny na warszawskiej giełdzie. Natomiast utrzymywanie się pod tą strefą wsparcia jednak myślę, że faworyzuje scenariusze prospadkowe. No i po prostu czekamy, co się wydarzy dalej. A w przyszłym tygodniu, pamiętajcie Państwo, mamy kolejną podwyżkę stóp procentowych. Rynek wycenia 50 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych w naszym kraju. No i być może tutaj warszawska giełda będzie także spoglądała na to, co powie RPP w sprawie perspektyw co do stóp procentowych w dalszym terminie. Natomiast przechodząc już teraz do amerykańskiego dolara, to jak widzicie Państwo, fakt, że rośnie oczekiwanie co do podwyżek stóp procentowych w strefie euro, pcha teraz euro-dolara w górę, ale z technicznego punktu widzenia tutaj rejon 1.13 wydaje się być kluczowy, ponieważ utrzymywanie się poniżej tego poziomu zachęca do tego, żeby wieścić dalsze spadki, a ten ruch wydaje się tylko ruchem powrotnym do przebitego wcześniej wsparcia. No więc przynajmniej moje zapatrywanie co do amerykańskiego, co do pary euro-dolara wynika właśnie z tego, że rynek tutaj będzie czeka na to, co się wydarzy jutro, czyli jaka będzie decyzja ECB w sprawie stóp procentowych i myślę, że dopiero jutro rynek spróbuje wrócić do tendencji umocnienia amerykańskiego dolara. Oczywiście przede wszystkim także licząc na to, że dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych potwierdzą to, że podwyżki stóp procentowych w marcu będą miały miejsce, a to pozwoliłoby oczywiście amerykańskiemu dolarowi na kolejną falę aprecjacji. Myślę, że tak to teraz rynek widzi. Natomiast na dolar jenie widzicie Państwo, że działa opór 115.50, czyli tak jakby tutaj rynek bał się czegoś w postaci budowy od takiej formacji RGR z linią szyi w okolicach 113.50. No i każde takie zatrzymanie i zwrot z poziomów 115.50 myślę, że należy bardzo uważnie obserwować. Może ono doprowadzić do tworzenia formacji szczytowej. No i oczywiście z tego powodu, że jutro mamy także decyzję Bank of England w sprawie stóp procentowych, szczególnie ciekawie będzie także na rynku funta brytyjskiego, który jakby no, próbuje niby wybić się dołem z rocznej formacji małego kanału spadkowego, natomiast no,
zachowanie w ostatnich godzinach tak jakby sygnalizowało chęć powrotu. Korelacja i powiązanie między funtem brytyjskim, amerykańskim dolarem i euro jest oczywiście dość dobrze widoczna, więc teraz każdy taki powrót do wnętrza będzie tej formacji kanału spadkowego będzie negatywnie odebrany, ale prawdopodobnie czekamy, co się wydarzy jutro po decyzji Bank of England w sprawie stóp procentowych. No i myślę, że dzisiejsza sesja będzie dość spokojna na funcie brytyjskim. A jeżeli patrzymy na rynek surowcowy, to widać, że cena złota próbuje odbić i utrzymać się względem spojenia średnich kroczących, czyli konsolidacja cały czas się zawęża. Niewiele się tutaj na razie dzieje i nie ma oczywiście żadnej zmiany technicznej sytuacji ceny złota. Po prostu czekamy na impuls, który wybije nas z tej konsolidacji, którą widzicie Państwo na wykresie, która zaczyna mieć już prawie rok swojej historii. Natomiast zwężający się i zmniejszający się zakres potencjalnych wahań sygnalizuje, że już wkrótce można oczekiwać wybicia na cenie złota, a oczywiście spodziewam się tego, że cena złota zacznie spadać z powodu zachowania amerykańskiego dolara, ale przede wszystkim zachowania amerykańskich obligacji. Natomiast oczekiwania co do OPEC utrzymują teraz cenę ropy naftowej na bardzo wysokich poziomach, no i oczywiście ryzyka związane z geopolityką. Myślę, że dopiero jak odpuści ryzyko geopolityczne, no to cena ropy naftowej będzie miała potencjał ku temu, żeby rozpocząć większą korektę spadkową. I na koniec Bitcoin, który także zachowuje się dość dobrze z powodu tego, że sytuacja techniczna jest dość klarowna. Tutaj dwumiesięczna linia trendu spadkowego i 18-miesięczna linia trendu wzrostowego tworzą opór 39 tysięcy, 41 tysięcy dolarów. I bez pokonania tej strefy nie ma co liczyć na wzrost Bitcoina w następnych okresach. Na chwilę obecną wygląda to tylko na ruch powrotny do przebitych wsparć, czyli teraz oporu w rejonie 40 tysięcy dolarów. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu, miłego dnia podczas dzisiejszej sesji.